Dzień dobry, mówi Dorota Freitag z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie projekt związany z transferem. Zacznę od tego, że pudełko, które mam, jest w kolorze szarym, dlatego że zostało z jakiegoś warsztatu i muszę zacząć od przemalowania, czyli uznaję, że zostało zagruntowane i górę pudełka przemalowuję na biały kolor farbą akrylową, a dół przemalowuję na różowo bardzo, bardzo ciekawy odcień różowego, elegant rose, farba mineralna. Dobór tego koloru jest nieprzypadkowy, dlatego że przygotowałam taką serwetkę i on koresponduje z motywem, który pojawi się za chwilę na wieku pudełka. Zarówno na górę, jak i na dół pudełka nanoszę po dwie cienkie warstwy. I teraz górę będę ozdabiała za pomocą transferu. Grafika pochodzi z papieru Stamperii, natomiast medium do transferu, którego używam, to jest Power Print. To jest medium, które poznałam stosunkowo niedawno. E, używam go do transferu lewostronnego i przede wszystkim warto zauważyć, że używam pędzla gąbkowego, płaskiego, a nie zwykłego, dlatego że zwykłe pędzle od mediów do transferu zwykle odrobinę się niszczą. Na tym etapie ważne jest, żeby u, użyć tyle transferu, żeby nie wyciekał i nie brudził papieru, który znajduje się na górze. E, czyli dosyć ostrożnie smaruję zarówno dolną część, czyli pudełko, jak i sam papier, i staram się, żeby ten papier idealnie przykleił się do pudełka. A teraz najciekawsze: ten transfer jest wyjątkowo odporny na temperaturę. I bardzo łatwo i szybko się go suszy za pomocą po prostu żelazka. Poza suszarką użyłam żelazka i mogę od razu przystąpić do zdejmowania papieru. To jest naprawdę dosyć wyjątkowe. Ten preparat jest po prostu odporny na wszelkie działania, i można od razu po prostu zdejmować papier. Nie czekam 12 godzin, przystępuję do działania. Zdejmowanie papieru polega na tym, że tą wierzchnią warstwę muszę namoczyć, czyli e, moczę pasl, palce w wodzie, a następnie pocieram nimi e, po e, papierze on się tak zwanie, czym znaczy mówimy na to, że się kula e, do momentu, kiedy ten papier przestaje pojawiać się pod palcami, e, wtedy transfer jest gotowy. No i użyłam jeszcze papieru ściernego, e, dlatego, że tam powstają takie nieatrakcyjne brzegi e, i tu też odradzam papier ścierny w kolorze ciemnym, bo on trochę brudzi. Technika serwetkowa. Wyrwałam motywy, rozwarstwiłam je a teraz będę przyklejać je dookoła mojego motywu za pomocą zwykłego kleju 2 w jednym do dekupażu. Przyklejam serwetkę. Bardzo dokładnie dociskam, a następnie na całość położę jedną cienką warstwę lakieru welurowego. On jest bardzo głęboko matowy, pięknie wykończy tą pracę i będzie świetnym kontrastem do medium, którego za chwilę użyję. Zajmę się jeszcze dolną częścią pudełka. Użyję szablonu i będę chciała ozdobić dół pudełka w taki sposób, żeby ten szablon nie był zbyt oczywisty. Czyli on się będzie po prostu. Jakby rozmywał w górnym kierunku i tu widać dokładnie ten efekt, o którym mi chodziło. Ja zaznaczam tym szablonem tylko ten, do, tą dolną część tego pudełka. Ten sam szablon nakładam na górną część pudełka, po tym jak lakier welurowy już mi wyschnie i nałożę przez niego błyszczącą pastę heavy body, czyli żelową. I to da piękny kontrast w stosunku do tego e, głęboko matowego lakieru. E, sama pasta by wystarczyła. E, po wyschnięciu jest takim subtelnym, bardzo delikatnym reliefem. E, bardzo, bardzo ciekawy efekt. E, ona schnie dosyć szybko może pół godziny i, i była już jakby gotowa do dalszej obróbki. Po wysuszeniu robi się przezroczysta. I tu będzie widoczna też właśnie przez to, że jest bardzo połyskliwa, ale ja chciałabym ją jeszcze odrobinkę wydobyć. Poza tym połyskiem, dzięki któremu jest widoczna, użyję białej farby akrylowej i suchego pędzla i po prostu ją odrobinę przetrę, tak żeby jeszcze takie subtelne, białe reliefy pojawiły się na całym wieku i na całej pracy. I zostanie mi tylko wykończenie. Dolną część pudełka zabezpieczyłam za pomocą wosku. Jest to wosk z Artus. Z tego co wiem, jest to wosk syntetyczny, ale przepięknie pachnie pomarańczami. Naprawdę żałuję, że nie możesz tego zapachu poczuć. Bardzo przyjemnie się z nim pracuje. Pełni rolę taką samą jak lakier w tym przypadku. Farba jest mineralna, więc jest idealnym medium. I tak wygląda moje tym razem bardzo kobiece pudełko na słodycze. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam.